Będąc młodą lekarką, miotaną tu i tam prądami epoki, wszedł raz do mej przychodni mężczyzna o wyglądzie rozkojarzonym. Dzień dobry, pani doktor. Źle ze mną? Z kim dziś dobrze? Po to jednak jestem na mej placówce, aby stanąć do pana otworem. Otóż jest we mnie... Co panu dolega? Otóż jest we mnie jakby dwóch. Dwóch? Dwóch, co się wciąż przekamarzają po linii partyjnej i związkowej. Proszę zapodać objawy. Dziennie go oglądam spontanicznie, ale śmiech mnie mierzi. Literaturą ideologiczną się napawiam, ale i przed gazetką ściętną chętnie przystanę. A jak co nie daj Boże jest sztrajk, to się zaraz odcinam, ale opaski zakładam. I cały już z tego wychudłem, o tu, poczerniałem, a nerwy mię się szczępią. Rozumiem. Szczępią. Schorzenie to określił znany niemiecki naukowiec Freud. Nie znam. Zresztą sionista. I Chopin. Znam. Haur. A to nie znam. Rozdwoiła się panu jaś. Co za jaś? Jaś. Jaś. Jest to coś, co posiada pan w środku pod względem psychologicznym. W porządku. Czemu jednak pani doktor mówi mnie o tym żeńsko? Jaś. Jest albowiem gramatycznie samicą. Niestety, pani doktor, jaś jest samcem. Jeszcze jakim? Sam jestem jaś, więc się chyba orientuję. Nie? No dobrze, nie będziemy się wdawać w spory semantyczne. Rozdwoił się panu jaś. Proszę się zezuć i zdjąć odzież z wierzchu. Już się zezuwam i zdejmuję. O. No. Gdy pacjent stanął przede mną w stanie przyrodzonym, zauważyłam istotnie, że jaś mu się rozdwoiła. Jaś mu się rozdwoił i znajdywa się w osobnych połówkach, co wyglądało głupio i niesmacznie. Moglibyśmy to zeszyć. No to szyjmy, raz maty, jak mówią za granicą, rodyła. Zniewoliłam pacjenta narkozą. Dopchłam do siebie dwie poluzowane części. Obstrzykłam złącze nad manganianem potasu i zeszłam na okrętkę cadgutem. I już po wszystkiem. Oczom nie wierzę, uszom nie słyszę. Czyżbym już był jednostką zwartą jak zjawisko monolit? Tak. Rozdwojenie zostało się zlikwidowane. A dlaczego ja mam jedno kolano, biodro, ramię i oko wyżej? Widocznie. A gdzie bereci? Przez niechcący zeszyło mię się nierówno. Pies to za przeproszeniem drapał. Grunt, że wróciłem się do normy. A może wiedzieć, która postawa się teraz mnie zdominuje? Niestety, to się dopiero okaże w praktyce. No to całuję z wylaniem tę złotą rączkę i żegnam. Pacjent oddalił się, wynosząc ze sobą swą zagadkę. Żegnam. Wynosząc ze sobą swą zagadkę oraz niestety rewanż, który zapomniał był położyć na parapecie. W życiu młodej lekarki po blaskach następują cienie i znowuż odwrotnie. Co mnie jednak nie zwalnia od trwania uparcie. Do usłyszenia.